Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Panie i Panowie Posłowie. Mówimy o zmianach w kodeksie karnym, a zatem warto przy tej okazji powiedzieć, że mimo zasadności wielu projektowanych zmian, tak powtarzam, zasadności wielu projektowanych zmian, państwo PiS i szczególnie resort Pana Ziobry z dużą łatwością przygotowuje rozwiązania, które polegają na zwiększaniu represyjności i surowości prawa. W to Wam się udaje zawsze bardzo dobrze. Mam wrażenie nawet, że macie trochę w DNA to, żeby robić coś takiego, żeby obywatel się jeszcze bardziej bał. Ale to nie może być jedyne rozwiązanie. Warto pomyśleć, co zrobić, żeby skutecznie egzekwować obowiązujące prawo, żeby zwiększyć wykrywalność przestępstw. I proponuję, żebyście również Państwo na tym zagadnieniu skupili się. Dziękuję.